apteczka podróżna dla psa. Apteczka dla psa powinna znajdować się w domu oraz w torbie podróżnej każdego właściciela czworonoga. Wypadek czy nawet niewielki uraz mogą bowiem wydarzyć się wszędzie. Dlatego warto mieć ze sobą podstawowe materiały opatrunkowe i leki. Taka apteczka powinna być odpowiednio oznakowana i wygodna do przenoszenia. Grzeczne psy. Można ją kupić w sklepach zoologicznych i jeśli jest taka potrzeba, dołożyć potrzebne leki lub produkty. Dzisiaj podpowiem Wam, co powinno znaleźć się w takiej apteczce. Podstawowe materiały opatrunkowe. Apteczka powinna zawierać jałowe gaziki do dezynfekcji lub do przetarcia skaleczenia, jałowy bandaż gazowy do zrobienia opatrunku, bandaż elastyczny, czyli taki bardziej wytrzymały, na przykład do usztywnienia zwichniętego stawu, zrobienia ucisku nad miejscem krwawienia, czy na przykład improwizowanego kagańca. Dodatkowo powinna również zawierać watę, na przykład do oczyszczenia uszu, lub bawełniany plaster do przyklejenia opatrunku. Również bardzo dobrze jest, jeżeli apteczka zawiera taki samoprzylepny bandaż zwany fleksą. Najczęściej jest on kolorowy, którym bez problemu zabezpieczysz rany czy krwawienie, na przykład na opuszce. Preparaty do dezynfekcji. Do dezynfekcji możemy wykorzystać wodę utlenioną, spirytus salicylowy, środki odkażające do stosowania na skórę i błony śluzowe. Najlepiej wybrać sprawdzony preparat, który nasze zwierzę dobrze toleruje. Niektóre psy bowiem mogą być uczulone na przykład na jodyny. Inne nie przebadają za formą w sprayu. Zgadzasz się ze mną. Przydatne mogą się okazać również gotowe gaziki nasączone preparatem dezynfekującym. Przydatne narzędzia. Jakie narzędzia powinny znaleźć się w apteczce? Przydadzą się. Przede wszystkim penseta do usunięcia na przykład drzazgi czy szkła z opuszki łapy. Następnie aparat do usunięcia kleszcza na wypadek, gdybyśmy znaleźli jakiegoś na ciele psa na przykład po spacerze. Nożyczki. Najlepiej o zaokrąglonych końcach. Przydadzą się do ostrzyżenia sierści z okolicy zranionego miejsca bądź też na przykład do obcięcia kawałka bandaża. Sterylne rękawiczki. Oczywiście powinniśmy zakładać je przed każdym zabiegiem, aby nie zarazić się żadną chorobą bakteryjną, czy też na przykład grzybicą. Latarka. Może przydać się na przykład, aby sprawdzić, czy nie tkwi coś w gardle. Również bardzo ważna jest strzykawka. Na przykład, żeby podać do ust nie wodę, czy jakąś rozpuszczoną tabletkę. W apteczce psa powinien również znajdować się termometr, aby zmierzyć temperaturę na wypadek osłabienia czy podejrzenia gorączki. Temperaturę psa mierzymy w odbycie, delikatnie wsuwając termometr na kilka centymetrów. Najlepiej przed tym zwilżyć go parafiną bądź wodą. Pamiętajcie, aby po zmierzeniu temperatury dokładnie zdezynfekować termometr. Niezbędne leki. Podstawowe leki, które powinny znajdować się w apteczce, to węgiel, który podajemy w przypadku zatruć lub biegunki, leki osłonowe na żołądek oraz leki rozkurczowe, takie jak stosujemy u ludzi, ale w odpowiedniej dawce, uprzednio ustalonej z lekarzem weterynarii i dostosowanej do wagi psa. Dodatkowo przyda się również olej parafinowy czy laktuloza, które możemy podać na wypadek zaparcia u pieska. Warto również zaopatrzyć się w psi probiotyk na wypadek wystąpienia biegunki. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie kilku tabletek weterynaryjnych o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, które możemy podać psu na wypadek gorączki, bólu kręgosłupa czy na przykład stłuczenia. Pamiętajmy jednak, że takie leki stosujemy tylko w momencie, kiedy wizyta u weterynarza jest utrudniona, na przykład podczas wyjazdu wakacyjnego. Pod żadnym pozorem nie podajmy psu ludzkich leków przeciwbólowych, gdyż mogą one bardzo zaszkodzić. Jeśli nasz pupil miewa przewlekłe problemy zdrowotne, na przykład cierpi na dyskopatię ze względu na wiek, tym bardziej warto jest zaopatrzyć się w tego typu leki. Pamiętajmy jednak, że wydaje je tylko i wyłącznie lekarz weterynarii. Przypominam również o lekach dla psów leczonych stale. Dla psa, na przykład z padaczką czy pacjenta kardiologicznego. Zapas medykamentów powinien zawsze znajdować się w apteczce. Pod
Podsumowanie. Pamiętaj, aby w domu i w torbie podróżnej zawsze mieć apteczkę z lekami dla psa. Gotową apteczkę dla swojego czworonoga kupisz w sklepie zoologicznym. Nigdy nie podawaj psu leków przeciwbólowych przeznaczonych dla ludzi. Jeśli twój pies stale przyjmuje medykamenty, pamiętaj, aby w apteczce zawsze mieć ich zapas.